A, witajcie, witajcie. Jadę tutaj znowu w trasę z Argusikiem do klienta. No, już się załadowałem, pozapinałem wszystko. No, jak widać, kurde, znowu. No, stoi tych maszyn dużo. No i wjeżdżam sobie na tak zwany rozładunek, dostawę do klienta. Do usłyszenia, do później. Witajcie, jest dostawa z następnego Argusika 30-35. O, tutaj nie wiem, tutaj pan mówi, że wyjdzie. Kurde, o to radio mi tutaj przeszkadzało, muszę ściszyć troszeczkę. Tak to nic nie mówili, a teraz pędzlują. No, o. I akurat to fajnie, bo tu jestem tak blisko moich rejonów, zamieszkania. O, pan akurat też wyszedł. I później chłopaki tak no, ustawiałem robotę, że jak na weekend, piątek, to no, to szybko później do domu, że mógł sobie dojechać. No, chyba tutaj, bo już pan tam stoi, zaraz zapytam. To... O, czeka. Och, też sobie tutaj robią zdjęcia, kamerują. O, bardzo fajnie. Dobry. 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 Gdzie to ma będziemy zdejmować? No, ale staniemy chyba tu i rozładujemy. Nie chyba wiem, tak, no bo... No. No wyjechałby może. To ta stare no, poprawy. No, ale... Dobrze, dobrze, nie ma sprawy. Oho, ja to sobie podjadę na drodze. Włączamy to. Dobra. Dosyć. Ja tam woła. Dobra. Ubrać kurteczkę i pędzimy. No kurde. Aha. Dobra. Teraz mi zeszło? A ja tutaj moje znajome rejony. No, ja to moje te chłopaki ustawili robotę, że teraz jak rozładuję, to mam kawałek do domu, nie? 20 minut i jestem w domu, 30. No to uwaga, uwaga, żeby nic nie tego nie stało, pasuje. O, opuszczę trochę. To. No, no, tutaj raz, dwa. Także co tam dzisiaj? Duży ciągnik i siewnik poszedł? Tak, tak, poszedł, poszło, no i tu po drodze. A się wszyscy pytają, do kogo jechałem, nie? Jadę, nie? Ja tak, niby nikogo nie interesuje, ale jednak. No. To tak, i tak na ostatnim miejscu mówię, bo mam po drodze do domu, to po co tam gdzieś tam mam okręcić, nie? No. Dobra, odpinamy pomału. No. O. 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 Wiedział kiedy przyjechać, nie? Proszę? Wiedział kiedy przyjechać? Tak jest. Dobrze to się... Kręcą się ludzie. No! Tak, i teraz jej się kręci. O kurde, tak walłem. No ale pójdzie jakie przychodzie i się wywali, dopiero będzie. Dobra. Gdzieś tak tutaj. Ja wiem. W ciągu dnia to tygodnia to dosyć tiry po pierwszym. A no, no. Ale co zrobić? O kurde. Dobra, dobra, jak się pan nie brudzi. Pan... No, na spokojnie. Pan
krawata ubrać, ładnie. Tak, a jak przyjęcie sprzętu nowego, to... Na krawaty, nie? Tak. Ale podpinamy. Dojechał. Musiał. No jak już kupiony, to... No, to tak. To wszystko oni realizują po drodze, nie? To chłopaki to... Nie było. No, no mówię, bo tak zazwyczaj jest. Jak tak, to nikt nie jedzie. A jak coś się dzieje, to... Dobra. To się... No, jeden za drugim. Dobra. Dobra. Odpalimy. A czy będę umiał? Dobra, niech pan ruszy, ale zjeżdżam ja. Dobra. No nie ma problemu. Pan ładnie nie... Ja muszę... Wizerunek z daleka będzie widać. Co? No dobra, nie ma... Tak, ja odpalę, tu będę patrzył, tylko... O, prądu nie włączyliśmy. No właśnie. Damy radę. To może pan se zje. Już odpalimy. Jest okazja to? No. O. A. Bo to musi być wyluzowane wszystko. Dobra, bardzo proszę. Chcę zmniejszyć obroty. Nie, no bo jakiś bieg jak był włączony, to zaraz nie odpala, nie? No. Kiedyś się nie mogę... Tego, to już jedziemy. O. Klient. Sam zjeżdża. Państwo zamknie drzwi. O. I ręczny jeszcze. Ale zawalone. No. I dajemy. Pomalutku. O, pomalutku, dajemy. Na spokojnie. Dawa. O. Jedzie. Daj chwilę, daj. Poprawimy trochę. Zajazd. Dobra. Śmiało. O. Dobrze. Pomału. I bardzo fajne. O, uwaga. Jak odjedziemy, to niech sobie pan robi. No. O. I pasuje. I już jest. A głosi. A. Ale poszedł. O. Panie, kto wyciągnie, a to do garażu. To teraz trzeba do garażu od razu. No. Starczy. No. Dobra, idę się chować. Chyba dobrze będzie. Dobra, a jeszcze mam do pana
Tak, o, od tego traktora. Dodatki do ciągnika. Tak, dodatki, dodateczki. Od wyposażenia. To jakieś tam jest coś w tym. Tu skrzyneczka. Pomóż mi, bo. To na skrzyneczka na zakupy. O. I to jeszcze. I jeszcze jedno. No. I od firmy Karwanego żona na wieczór sobie można będzie kupić i podpiszę papierki. Dobra. I dobra. To zapraszam pod pokoju. Aha, dobra. I fajnie, jest poza tego porobione to. No ale mroźne, mroźne trochę jest, nie? O, kurde. To, ale dwa tygodnie temu było tak głośno, nie? No, no to dawało, dawało. Kuli robiliśmy to. No. Tak to kurde były, nie? Aha, ale to nie. No. Ale tu nie, taki miałem akurat, pokazywałem komuś i odpalił. Minus 19 i odpalił, nie było problemu. Dobra. Dobra. To będziemy lecieć, nie papiery mają podpisane. No. Wie pan co, jeszcze takie mam. No. Krótkie podziękowanie chciałem złożyć. Dobrze. Chłopakom, którzy przyczynili się do tego, że ten ciągnik tu u mnie jest. Aha, także no, dobrze, fajnie, fajnie. W szczególności panu Michałowi, który ma swój po prostu, że tak powiem, punkt informacyjny w Kochaninie pod Kaliszem. No, no, no. No i panu Marcinowi, który zajmował się sprawami finansowymi. Aha, rozumiem, dobrze. Ale szczególnie chciałbym jeszcze pozdrowić pana Pawła i pana Rajmunda z firmy Korbane, głównej bazy z Tarnowa Podgórnego. Aha. Którzy nakręcili parę filmików, które mnie zainteresowały. Aha. I dzięki temu zostałem posiadaczem oto tego ciągnika. Aha, no, no dobrze. No niech się sprawuje. Innych, ale myślę, że nie, to cenowo jest, myślę, jest no to i fajnie, fajnie. Prosty. Zamieniliśmy Fergusona takiego średniego na to. Zobaczymy, jak to będzie. Aha, rozumiem. No jak coś tego, to na pewno coś tam nowego wymyślą chłopaki. Nie, jeszcze nie. Myślę, że my też jeszcze tu może syn coś no skręcimy. Dobra. Pracuje, czy przyszedł. Dobra. Dziękuję się również. Do widzenia. Również. I miłego użytkowania życzę. Dziękuję bardzo. O, to mi się podoba taka praca. No, no tak. No to mogę tutaj. Dobra, chyba przedstawimy go i ja spadam, nie? No, no. O, to fajnie. To tak by ciężko. Tak, wjechałby, ale ja by tam musiał być jechać. Znaczy, sobie wjeżdżają, ale no musi lecieć i nawrócić tam w aha i z tej strony. No, no. Wtedy tam ciągnikiem może się po prostu. No, no, rozumiem. Dobra, to dziękuję. Do widzenia jeszcze do raz. Do widzenia. Cześć. Do widzenia. O, o, dobrze. O, fajnie po rozładunku. I teraz do domciu.